dzień, kiedy zjechał na stację z podróży gdzieś. Zatankować swoją maszkę, zalewał benz. Ona zalewała apkę, oczami więź. Szybko nawiązali razem, powiedział cześć. Chociaż się nie znali wcale, podszedł do niej i spytał, gdzie jedzie dalej. Obrali cel, we dwójkę było raźnie na zakręt wejść. Bawili się doskonale, skończył się dzień. Odprowadził ją do domu, dał buzi jej i wziął numer telefonu, chciał do niej wejść. Ona nie jest taka szybka, porządna dziewczyna. Zostawia ślad na policzkach, następny dzień. Wybrali się na wyprawę, goniła go, mówiąc, że przesadzę z gazem. On gonił los i był taki uśmiechnięty. Zatrzymał ją, pocałunek był namiętny. Trzymał za dłoń, on już dużo do niej czuje i wie, czego chce, też wie, czego potrzebuje. Ona nie umie wyobrazić jawy z niego, bez wspólnej jazdy i wieczora wspaniałego. Pragnęła jego, tak samo on pragnął jej. Niezwykły dzień, gdy oddali sobie się, kochali się. Wspólna pasja, wspólna więź, miłość ma sens i nie tylko w bajkach jest. Jak piękny sen, wszystko się toczyło ładnie. Obudził się, tu szklanka po czarnej kawie. Ona już wie, że te życie spędzą razem. Tak tuląc się, odjechali na wyprawę. Na mieście gdzieś, byli ci, co mają pasję. Witali się, zapraszając na przejażdżkę. To nie był sen, tutaj wszystko było jasne. Wyścig na sześć, a walka o grubą kasę. Zapisał się, no a po nim ona także. Łączy ich więź i nie tylko ta przez pasję. Chcieli już mieć życie uporządkowane, dlatego chęć, by nas tak mieć życie z hajsem. Powiedział jej, uważaj i nie patrz na mnie. Ja będę biegł, ale ciebie nie zostawię. Słowa do łez, po czym stanęli na starcie. Ich było sześć, rek silników na rozgrzanie. Teraz czas wejść, wyścig rozpoczął się strzałem. On pierwszy jest, a w lusterku widzi apkę. Uśmiechnął się, teraz wchodzi w ostry zakręt. Spokojnie wszedł, a w lusterku widzi zamęt. Co z apką jest, wyjście nieopanowane. Padła przez ster, mając żebra połamane. Sekundy dwie, kiedy on patrzy w lusterku. Sterko zagapił się i przeleciał nad barierką. Tak nabił się na ten znak stojący z boku. Wszędzie jest krew, doznań z wielkiego szoku. Skierował wzrok na swą kochaną dziewczynę. Smak gorzkich łez, te myśli, czy ona żyje. On patrzy na nią, a ona już nie oddycha. On krzyczy, kocham, a ona leży nieżywa. On patrzy, kona, lecz ma tylko o swych myślach. On miał się zostać, na koniec powiedział, wybacz.